Gościem na naszym stoisku jest Szymon Łada, dwukrotny mistrz świata w kulturystyce. Witaj, Szymon. Witam. Szykujesz się teraz do bardzo prestiżowych zawodów, do startu w tych zawodach. Powiedz, co to jest? To jest Arnold Classic w Hiszpanii. To są zawody sygnowane nazwiskiem Arnolda Schwarzeneggera, więc takie bardzo prestiżowe zawody, które będą już za tydzień. Także jestem, jakby można powiedzieć, na końcówce przygotowań. Jesteś ambasadorem marki Hammer Strength od kilku lat. Powiedz, jak maszyny Hammera, w jaki sposób wykorzystujesz je w treningu? Powiem tak, to nie jest taka reklama, jak zawsze można oczywiście wspaniale mówić o produktach, które się reklamuje, ale sprzęt Hammera to jest naprawdę najwyższa półka, jeśli chodzi o jakość, ale także o takie typowo pod zawodników różnych dyscyplin, w moim przypadku akurat pod kulturystykę, czyli pod budowanie właśnie ciała, które naprawdę się mocno przyczyniły do tego, że mogłem tą moją muskulaturę rozbudować i poprawić te wszystkie słabe punkty. Także jestem bardzo zadowolony, że mam możliwość trenowania na co dzień na sprzęcie Hammera. Także naprawdę, jeżeli ktoś ma możliwość, to polecam również. Krótka rada dla młodych adeptów sportów siłowych. Co byś im poradził, jeżeli chodzi o trening, jeżeli chodzi o dietę? Kilka słów od mistrza dla nich. Przede wszystkim cierpliwość. Jeśli chodzi o trening, to oczywiście odpowiednia technika. Nie rzucać się na ciężary, bo jak zaczynamy trenować, to nie mamy wyrobionych tych takich podstawowych ruchów, więc musimy się najpierw tego nauczyć, a później oczywiście zwiększamy tą naszą siłę mięśniową i możemy dokładać ciężary. I oczywiście odpowiednio dobrana dieta, zbilansowana, odpowiednia ilość białka, bo białko jest tutaj budulcem mięśni. Także to są takie podstawowe czynniki do tego, żeby poprawiać nasz wygląd. I osiągać takie sukcesy jak ty. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Z nami Łukasz Dybich, koordynator marki Hammer Strength. Łukasz, powiedz, ile klubów mamy już, oficjalnych ośrodków? Oficjalnych ośrodków mamy 25. Jako nowo otwarte to Fuss Gym w Ożarowie Mazowieckim, Sport Plaza w Dębicy i Trim Fitness Club w Braniewie. Za chwilę, bo 14 grudnia, otwarcie jednej z największych stref Hammer Strength w Polsce. Będzie to Fit One w Warszawie w galerii Blue City. Na otwarcie, które serdecznie Was zapraszamy. Zapraszamy. Z nami Markus Zimmer, CEO Fit One w Polsce. Powiedz nam, wymień nam trzy powody, dla których warto zostać klubowiczem u Was. Otwieramy największą siłownię w całej Polsce. Najnowszy, najlepszy sprzęt Life Fitness, największa strefa Hammer Strength i ładne pakiety członkowskie mam. No to chyba jeszcze zaprośmy na otwarcie. Tak, 14 grudnia zapraszam wszystkich do Blue City w Warszawie na otwarcie. Dziękuję.